Santorini. Niewielka grecka wyspa na Morzu Śródziemnym, którą na stałe zamieszkuje niespełna 14 tysięcy mieszkańców. Ale jej położenie, niezwykła historia i zdecydowanie wyjątkowa architektura sprawia, że co roku przyjeżdżają tu miliony turystów. Jakie są plusy, a jakie minusy życia na Santorini? Posłuchajcie. Idziesz po drodze i pijesz piwo i nagle to wygląda źle. Nie, tutaj po prostu idziesz i pijesz to piwo i dla wszystkich jest wszystko w porządku. Czyli nie biegną, u nich jest zawsze wszystko powoli. Ja mam na wszystko czas. Nieważne, że ty się tutaj stresujesz, że ciebie czas goni. Nie, ich nie pośpieszysz, nie i koniec. Kiedyś to było coś najtańszego. Ktoś, kto kopał sobie właśnie taką jamę w tej skale, to było po prostu była osoba biedna. Na dzień dzisiejszy to są najdroższe hotele, tak? O podróżach przy kawie zaprasza Sławomir Kuczyński. Słuchajcie, pierwszy odcinek nowej serii o podróżach przy kawie, ale to nie będzie polegało na tym, że to my pijemy kawę, bo ciężko jest pić kawę i bezpiecznie poruszać się po drodze, ale wy pijecie kawę i w przeciągu 15-20 minut my wam gwarantujemy ciekawy wywiad. Każdy z nich o innym miejscu, ale z osobami, które na stałe mieszkają poza granicami naszego kraju. Moim pierwszym gościem jest Magda. Witam serdecznie. Magdo, przejdźmy na to, żeby było nam prościej. Magda. Tu jest Sławek. Magdo, powiedz mi, jak to się stało, że znalazłeś się na Santorini i jak długo tu mieszkasz? Ogólnie na Santorini jestem już 17 lat. Mieszkam praktycznie. Przyjechałam tutaj, bo przyjechali tutaj moi znajomi. Miała być to praca i zwiedzanie tak naprawdę. Oni tutaj byli pierwsi, ja dojechałam do nich w czerwcu. Jeszcze wtedy 17 lat do tyłu Santorini nie działało tak jak działa teraz, że jest bardzo długi sezon. Przyjeżdżało się tutaj tak naprawdę na czerwiec, lipiec, sierpień. We wrześniu już było koniec, zamykali hotele, sprzątało się wszystko. Także to był krótki wypad. No i tak jakoś minęło. Później następny rok. No i już jestem tutaj na stałe. Powiedz mi, czyli to nie było tak, że powiedziałaś rodzinie, wyjeżdżam na stałe, opuszczam Polskę i mnie tu już nie będzie? Nie. Raczej to było tak, że przyjechałam zarobić i zwiedzić. Zwiedziłam Santorini, miała być na następny rok jakaś inna wyspa, no i okazało się, że jednak znowu było Santorini. Tutaj też poznałam mojego męża, bo przyjechałam do pracy do tego hotelu, w którym teraz jestem. Moim pracodawcą jest mój mąż. No. Dobrze rozumiem, że masz męża Greka. Tak, dokładnie. To jest ciekawe, bo chciałem Cię o to zapytać o jedną jeszcze rzecz. Właśnie, czy musiałaś dokonać jakichś zmian kulturowych, jeżeli chodzi o zwyczaje, być może pewne rzeczy, które tutaj nie wypada robić, albo zachowania, które trzeba uważać, uniknąć. Czy jest coś takiego w ogóle? Ogólnie jest dużo zmian, jeśli chodzi o życie tutaj, bo Grecy są bardzo rodzinni. U nich jest coś takiego, że przede wszystkim rządzi mama. To wszystko kręci się wokół mamy. Ta mama jest tą osobą taką bardzo ważną, mama powie. Oni są bardzo też i religijni. To wygląda na tej zasadzie, właśnie na tej zasadzie, że teściowa potrafi do mnie dzwonić: słuchaj, w czwartek nie gotujemy tego i tego, bo jest ścisły post. Pilnuj, żeby mój synek tego nie jadł. Jest bardzo dużo zmian, jeśli chodzi o na przykład o święta. Bo oni co chwilę mają jakieś święto. Tutaj nie ma tygodnia, żeby, nie wiem, nie było święto jakiegoś tam świętego dla nich. No i my musimy to też w jakiś sposób obchodzić. Czyli jest na przykład, nie wiem, mąż kupuje jakieś chlebki, które pieką specjalnie na tą uroczystość. Teściowa nosi do kościoła, to jest dzielone i w ogóle. Także to jest wszystko podporządkowane tak naprawdę mamie i kościołowi tutaj. A powiedz mi, no to jest istotne. Więcej jest świąt, bo ja zawsze uważam, że my Polacy jesteśmy religijni. Nie. My mamy święta co tydzień, także. No, także. I tutaj naprawdę te święta obchodzą. Ci ludzie chodzą do kościoła, oni o to dbają, o tą tradycję. A powiedz mi, jeżeli może, nie muszę odpowiadać na to pytanie, czy rodzina twojego męża cię zaakceptowała? Czy to było tak, wymagało to czasu? Wymagało to czasu, okay. I to bardzo dużo. Nie potrafiłbym, bo to są ludzie z małej społeczności, okay. Też i niewyuczeni. Tutaj to szkolnictwo jest nam
niskim poziomie. Oni oprócz swojej religii nie znają nic innego. Teraz ci nowe pokolenie już jest łatwiej, ale tak jak na przykład rodzina mojego męża, to są ludzie po prostu troszeczkę jeszcze ograniczeni. Oni nie wiedzą, co to jest oni nie wiedzą, kto to jest katolik, bo to wszystko kręci się wokół religii tak naprawdę. Dla nich to było coś takiego, inne wyznanie, inna religia, ona nam zabierze tego naszego syna i ona go nam wywiezie, nie? To był taki też i trochę strach. Magda, oglądają nas, nawet obstawiam, że większość oglądających widzów to są ludzie, którzy myślą, żeby przyjechać do Santorini. Ale powiem Ci pewną historię sprzed dwóch dni. Wracałem z zachodu słońca z Io i spotkałem Polaków, młode małżeństwo. Rozmawialiśmy, razem siedzieliśmy w autobusie. Ona mówi, nawet w snach nie wyobrażała sobie, że ją będzie stać na wyjazd na Santorini. I myślę, że jest to taki główny element, który blokuje ludzi przed tym, żeby w ogóle zastanowić się nad tym, czy nie przyjechać na urlop. Jako osoba doświadczona, która wiele lat mieszka na Santorini, zresztą pracujesz w branży turystycznej, gdzie szukać oszczędności? Tak naprawdę na pewno nie wynajmować hoteli blisko Kaldery, bo tam jest najdrożej, wiadomo. Centrum Fira, Oja czy Ia. To są takie najbardziej najdroższe punkty. W odróżnieniu do Polski najtaniej jest przy morzu. Czyli właśnie Kamari, Perisa, tamte strony. Jest bardzo dużo na przykład takich miejscowości jak Vlihada albo na przykład Vurvulos. To jest blisko Firy. Autobusy jeżdżą, bo jeżdżą te autobusy dość często i na przykład noclegi są naprawdę niedrogie. Gdzie na przykład tutaj za nocleg zapłacicie na przykład, nie wiem, 100 euro w pełnym sezonie, na Kalderze zapłacicie na przykład 1000 euro. Ceny są zazwyczaj brane z Kaldery, nie z tych miejscowości, które są obok. Właśnie. Wyszukiwarce często wskakują te najbardziej atrakcyjne hotele najdroższe. Tak samo na przykład i kawa. Kawa na przykład gdzieś tam przy morzu, ona kosztuje 2 euro, 2,50. Na Kalderze ona kosztuje 5 euro. Zazwyczaj jest to brane cena właśnie z tego centrum, z tego najdroższego punktu i dlatego to się wydaje bardzo drogie. Nie? Razem z mężem prowadzicie hotel. Tak, zgadzam się. Czyli jeżeli Tobie to nie przeszkadza, to jeszcze link, żeby też może ktoś to chce skorzystać. A na przykład ma problemy językowe. Dziękuję. To słuchajcie, w linku pod filmem będzie adres, strona do hotelu Magdy. Myślę, że to jest duże ułatwienie, już ta bariera językowa. Ale chciałbym jeszcze pociągnąć temat turystyki. Powiedz mi, bo mamy za sobą 2 lata pandemii, obecnie dość duży kryzys gospodarczy w Europie. Jak to odbiło się na Twojej branży? No, 2 lata były dosyć ciężkie, dlatego że nie zarabiało się, nie było tych pieniędzy. Jednak trzeba było płacić to, co było do tyłu. Na przykład w większości w ogóle hoteli robiły tak, że na przykład, nie wiem, remontowały i to było na zasadzie, nie wiem jak to powiedzieć, tego, że na przykład zarobimy latem i po prostu te pieniądze będziemy oddawać, zarobi się coś, no i przyszła ta cała pandemia, czyli już został ten rok do tyłu. Tak naprawdę jeszcze do tej pory spłacamy to, co było przed pandemią. Nie jest to, że się wyrównało, bo już nie wiem, pracujemy i w tamtym roku trochę pracowaliśmy i w tym roku jest bardzo ładny sezon, ale to nie jest tak, bo to są potężne pieniądze, których nie jesteśmy w stanie po prostu nadrobić w ciągu jednego sezonu 2 lat straconych. Bo ceny też były inne, jednak pieniądze, które każdy gdzieś tam zainwestował, były olbrzymie, nie? A powiedz mi, czy teraz branża turystyczna wróciła już do standardu takiego w 100%? Tak, w tym roku. Czyli tak, w tym roku tak. Wspomnieliśmy, gdzie szukać oszczędności, ale są też ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, wygrali na jakiejś loterii, rodzi gdzieś spadek, chcą naprawdę przeżyć ekstra wakacje. Co powinni zobaczyć? To znaczy, nie liczymy się z kasą. No na pewno warto sobie wykupić tutaj taki rejs po Santorini. Nie wiem jak to powiedzieć. Wokół wyspy, tak dokładnie. Prywatnym właśnie jachtem jak najbardziej. Jest to bardzo fajne. Czyli te katamarany, które czasami widzę, to są takie właśnie, gdzie mogą turystów zabierać, tak? Tak, one już są z jakimś tam barbecue, mają kucharza, także to jest takie... To jest coś na pewno fajnego. Muzyka, można się kąpać na środku morza. Oni się zatrzymują w miejscach nie tych
których na przykład, nie wiem, są przeznaczone dla większości, a oni się zatrzymują w miejscach, których pasuje turystom. Zazwyczaj jest to kilka osób, nie więcej. Na pewno warto skorzystać z czegoś takiego. Na pewno fajny jest też i lot helikopterem nad Santorini. Także Santorini jest bardzo piękne, tak samo z góry. Warto skorzystać. Ja chyba nawet, słuchajcie, widziałem i ja, jak śmigłowiec przyleciał na zachód słońca. No zawis w powietrzu i... Jest to niesamowite. Taki lot kosztuje, z tego co właśnie się orientuję, to jest 1500 euro za dwie osoby, są tylko dwie osoby, także jest to coś fajnego. Trzeba to opracować. A gdzie można się zatrzymać wtedy? Załóżmy, jak jest nieograniczony budżet. No na pewno Via. I to koniecznie. Na pewno w tych właśnie hotelach, które są robione w skale, wyrzeźbione, nie wiem jak to powiedzieć, wykopane. Także na pewno tam niesamowite widoki i ta atmosfera, która tam w ogóle panuje. Kiedyś to było coś najtańszego. Ktoś, kto kopał sobie właśnie taką jamę w tej skale, to było po prostu, była osoba biedna. Na dzień dzisiejszy to są najdroższe hotele, tak? Ale czytałem, że to też jest wynik tego, że w 1956 roku było trzęsienie ziemi, 1956, tak, które dokładnie zburzyło część budynków, nie? Czyli te wykute w skale są bardziej bezpieczne, obstawiam. No, ale raczej już nie teraz, dlatego że zrobiło się tego tak dużo, że cała ta skała, ona jest tak podziurawiona, że kiedyś na pewno dojdzie do jakiegoś nieszczęścia. Z tego co mówią, na przykład tak jak mówi moja teściowa i w ogóle ona, oni po prostu wróżą, że to źle się skończy. Ale to kwestia wulkanu, czy tego właśnie kucia w skale? Tego kucia w skale, że tego po prostu już nikt nie kontroluje, to już jest na taką skalę, że w pewnym momencie, kiedy dojdzie do jakiegoś większego trzęsienia ziemi, że jakaś część się tam zawali znowu. A te trzęsienia ziemi jednak zimową porą cały czas są. Magda, to w takim razie powiedz mi z perspektywy osoby, która tu mieszka, jakie są plusy, a jakie minusy życia na Santorini? Może od plusów zacznijmy. Na pewno fajne jest to, że tutaj nigdy nie jest się w pracy. Tak naprawdę Santorini daje ci tą możliwość, że pracujesz, ale za chwilę masz tak ładne widoki, tak bliziutko masz wszędzie do morza i w ogóle, że czujesz się jakbyś był na wakacjach, nie w pracy. Tak samo jak ja tutaj przyjechałam tych 17 lat do tyłu, to nie wiedziałam, że nie czułam tego, że ja pracuję, pomimo to, że praca była ciężka, no bo praca w hotelu jest pracą bardzo ciężką. Myśmy wracali do domu, spotykaliśmy się właśnie, mieszkaliśmy tam w kilka osób, wszyscy razem, lecieliśmy nad morzem. Byliśmy tak szczęśliwi w ogóle, czy na samą tą kalderę. Coś niesamowitego, nie? Tak naprawdę nie czujesz tego, że ten czas cię goni. To wszystko jest takie spokojne, wolniejsze. Oni nie biegną, u nich jest zawsze wszystko powoli. Ja mam na wszystko czas. Nieważne, że ty się tutaj stresujesz, że ciebie czas goni. Nie, ich nie pośpieszysz. Nie, i koniec. To jest wszystko na spokojnie, powolutku. Także życie bezstresowe. Czyli to pogoda. Pogoda też ma swoje znaczenie. Ale to nie jest tak, że masz dosyć już tych upałów, tego słońca? Nie. Dlatego, że tutaj zawsze przyjemnie wieje. Także to nie jest tylko upał, ale jest też i przyjemny wiaterek. A są to jakieś pory roku? Tak, jest jesień. Jesienią zaczyna padać tutaj, bo tutaj przez całe lato nie pada kompletnie. Dopiero zaczyna padać jesienią, powiedzmy gdzieś od 15 listopada. Spadają pierwsze deszcze i wtedy ta wyspa tak jakby zaczyna żyć. Czuć to normalnie, ona pęka, bo to jest tak wysuszona ziemia na dzień dzisiejszy, że przy pierwszym deszczu widać po prostu jak ona pęka, jak te skały się rozchodzą, jak oddycha. No i później mamy zimę. W tym roku zimową porą mieliśmy śnieg. Leżał śnieg, także było pięknie, biało. Każdy się cieszył, bo to było coś nowego, coś fajnego. No i mamy wiosnę. A wiosną... Słuchaj, to nie jest tak, że tu można zimą przyjechać i będzie słonecznie i pięknie. Nie, będzie zimno. No a powiedz mi w takim razie, jakiej pory roku unikać? No bo nie każdy... Lutego. Luty jest najzimniejszym okresem tutaj. Jest najbardziej zimno, pochmurno. Rzadko się trafia, żeby luty był takim miesiącem przystępnym, jeśli chodzi o turystykę. Zresztą dla swoich nikt nie chce pracować w lutym. Luty jest najzimniejszy. A najtańszy, przypomnij mi, najtańszy, jeżeli chodzi o marzec i listopad. Okej. Okay. Czyli tak, mamy dwa plusy, to pogoda i ten bycie na urlopie przez cały rok, to jest piękne.
No i po drugie Santorini, teraz jest suche. Ono jest, ma ten swój urok tego, że nie ma zieleni, ale zimową porą tu jest tak pięknie kolorowo, jak nie wiem, jak u nas wiosna. Wszędzie jakieś te migdały kwitną, kwiaty żółto-czerwono. Wulkan jest zielony, także to też jest fajne. I to widać z daleka, nie trzeba być blisko, żeby zobaczyć, jak ten wulkan jest ładny. Zdarzają się trzęsienia ziemi, takie drobne? Często. Zimową porą często. Jest, w tym roku było tak, że wychodziliśmy z domu, bo trzęsło i to tak dosyć potężnie. Okej. Okay. Jest to takie dziwne uczucie. Zazwyczaj to się dzieje w nocy lub nad ranem. No i widać po prostu nie tylko my, ale większość sąsiadów stoi na podwórku, nie? I czeka, co będzie dalej. Nie pękają budynki? Czy znaczy się, nie, tutaj budownictwo jest inne. To wszystko się trzyma, oni budują inaczej. Te stare budynki, tak, one się rozwalają, one pękają, ale w nich już nikt nie mieszka. Także nowe budownictwo na pewno wytrzyma im te trzęsienia ziemi. Powiedz mi, Magda, właśnie skoro o tym mówimy, czym ogólnie poza turystyką zajmują się jeszcze mieszkańcy? Bo przeczytałem, że jest to 13 tysięcy mieszkańców około, nie? 13,5 chyba. Tylko turystyka. Tylko turystyka. A oliwki, te słynne jakieś... Dlatego raczej nie, to nie jest tak, że tego wystarcza na tyle, żeby nie wiem, z tego przeżyć. To jest po prostu każdy gdzieś tam dla siebie. Gdzieś do jakiegoś sklepiku, ale to są małe ilości, to nie jest ilość. Na Santorini nie ma ziemi, którą można uprawiać. Są winogrona, w Santorini słynie z wina, ale to nie jest jakaś tam ilość hurtowa. Po prostu to jest, żeby mieć. Każda jakaś tam rodzina coś ma swojego. No dobrze, wymieniliśmy plusy, to teraz trudniejsza sprawa. Wiem, że Wyspa jest Sarajska piękna i w ogóle, ale czy są jakieś minusy życia na Santorini? Tak, wilgoć. Jest bardzo dużo wilgoci. No i ta wilgoć bardzo utrudnia życie, jeśli chodzi zwłaszcza o zimową porą. Jak ktoś jest na przykład tak jak ja, mam reumatyzm, to jest katastrofa. Na pewno jest ciężko tutaj, jeśli chodzi o życie zimową porą, bo latem nie, latem jest wszystko otwarte. Ciężej się żyje, bo nie można na przykład, nie wiem, iść do sklepu i kupić sobie coś. Mam na przykład taką ochotę i chcę sobie coś kupić, poprawić sobie dzień, humor. Nie ma takiego czegoś, że ja nie wiem, pójdę do jednego sklepu, do drugiego. Tych sklepów jest ograniczona ilość. Wszystko się zamyka. To nie jest tak, że ja nie wiem, wpadnę, ktoś ma urodziny i nie wiem, wymarzyłam sobie jeden prezent, nie, to trzeba już planować latem, żeby to dostać. Lub na przykład ściągać za ten, też jest takie niezbyt fajne. No cóż, no, jeszcze jedno ważne pytanie, masz w sumie dwa. Powiedz mi, czy jest coś, za czym tęsknisz, jeżeli chodzi o Polskę? Tak naprawdę tęsknię się cały czas za Polską. To nie jest tak, że żyjąc tutaj, ja jestem tutaj szczęśliwa i jest tutaj fajnie. Wydaje mi się, że chyba nikt, nie wiem, nie byłby w stanie powiedzieć, że będąc w obcym miejscu, ja się czuję, jakbym była stąd. Nie, ja jestem z Polski, się tęsknię za Polską, za domem, za rodziną. Nie ma jakiejś tam konkretnej rzeczy, na przykład, nie wiem, tęsknię mi się za pierogami z grzybami, z kapustą, bo ja sobie tutaj też jestem w stanie zrobić, ale nie ma tych ludzi po prostu. Nie ma, ta kultura tutaj jest fajna, bo Santorini jest, bo ogólnie Grecja jest wolnym państwem. Tutaj nie ma wielu ograniczeń, zresztą widać to na drogach też. Nie ma czegoś takiego, że ktoś ci powie, nie wiem, idziesz po drodze i pijesz piwo i nagle to wygląda źle. Nie, tutaj po prostu idziesz i pijesz to piwo i dla wszystkich jest wszystko w porządku. Czy na przykład, nie wiem, palisz w restauracji. W Polsce jest bardzo dużo ograniczeń i pomimo wszystko, że tutaj jest ta wolność, nie czujesz się, nie wiem, związany, nie wiem, ograniczony z czymś, tutaj tak tęsknię za tym właśnie ograniczeniem, które jest w Polsce. Pomimo wszystko. Ja wiem, że ja kiedyś tam wrócę, że tu jestem szczęśliwa, tu jest mój dom, ale ja mam też dom w Polsce. Magda, no właśnie, to ostatnie pytanie, które chciałem ci zadać, to na nie już odpowiedziałaś, bo chciałem ciebie zapytać, czy kiedyś wrócisz do Polski? Na pewno, na 100%. A powiedz mi, miałaś okazję zabrać męża do Polski? Tak, co roku jesteśmy w Polsce. Jak mu się podoba? Bardzo, on uwielbia Polskę, zwłaszcza, że my tam akurat mieszkamy w takiej małej miejscowości, gdzie nie ma ani sklepów, same lasy i woda. Także on jest szczęśliwy, on może ciąć drzewo, tam kupujemy, mamy też piec na drzewo, gdzie tutaj to jest taka wow, coś fajnego, w ogóle kominek, i bo tutaj nie ma, nie potrzebujemy tego po prostu. No i nie ma chyba czym za bardzo, znaczy, tak. Widziałem, że pizzerie jakieś tam palą w piecu. Ale to już jest tak dekoracyjnie. Właśnie.
No i on jest szczęśliwy, jemu się to podoba, ta zieleń przede wszystkim. No tak. Zimową porą śnieg, na przykład ja jestem z Marzluch, on wychodzi pierwszy na dwór, on odśnieża samochód, włącza, ogrzewa, jest cały szczęśliwy, nie Boże, nie? I on też mówi, że on przyjedzie do Polski, też mówi, że chciałby tam żyć kiedyś, nie teraz, bo teraz wiadomo, jest praca, są dzieci, ale kiedyś mówi tak na pewno. Tak, a słuchaj, i te domy są ogrzewane? Klimatyzacją, tak jak na tej zasadzie, ona działa okay. Też i na ciepło. Raczej nie ma, nie, my na przykład w naszym domu mamy też i ogrzewanie paliwem, także ten kaloryfer działa praktycznie cały czas. To nie jest tak, że ja nie wiem, mam 21 stopni na zewnątrz, bo tutaj jest właśnie ta wilgoć. Ta wilgoć nadaje takiego zimna, jakoś nie wiem. Znaczy ja tego teraz nie czuję, bo całkiem teraz, bo tego nie ma. Nie? I wiadomo, i turysta też tego nie odczuje, bo ktoś, kto przyjeżdża tutaj na chwilę, w Polsce jest śnieg, wpada tutaj na chwilę, okej, super, fajnie, tych parę dni nie czuję tego zimna. On jest i tak już zmarznięty, także tutaj jest ciepło. Morze ma zawsze fajną temperaturę, można się kąpać zimową porą. A czy jest jakieś miejsce dla Ciebie wyjątkowe na wyspie, o którym nie przeczytamy w przewodnikach turystycznych? No jest takie fajne miejsce, to są wiatraki w Wemboryjo, wjeżdża się w pole z winogron. Teraz latem to jest suche miejsce, ale zimową porą jest tam cisza i spokój, wjeżdża się na samą górę. Na końcu tej drogi jest taki kościółek, jak się przejdzie tak jakby od tyłu tego kościółka, to on jest na takiej skarpie. Widać przepiękny widok na morze, jest cisza. To tam jest widok na lotnisko? Nie, to jest z drugiej strony, jak się jedzie na Perysę. Jest przepiękne miejsce. Jeszcze zwłaszcza, że zimową porą całe te góry, to wszystko jest po prostu kolorowe. Ja miałam takiego pana, który jest Wietnamczykiem, ale ma obywatelstwo polskie. I on co roku przyjeżdża do nas i maluje nam obrazy w hotelu. I on ma swoje miejsce, on zimową porą przyjeżdża, bo tutaj jest mu najwygodniej. No i zawsze tam po jego ciężkiej pracy, bo to malowanie wiadomo jest dla niego też i ciężką pracą, nie tylko twórczą. I zawsze mówi, Magda, bierzemy kawę i jedziemy tam. I on tak siada tam pod tym kościółkiem, ja razem z nim. I siedzimy, po prostu chłoniesz całą tą wyspę, widać naprawdę przepiękny widok. Ale trzeba usiąść, posiedzieć. Jest takie miejsce do, nie wiem, znalezienia siebie, jak to tak mówię. Myślę, że każdy z nas potrzebuje takie miejsca, nie? Dokładnie. A wiesz co, Magda, powiem Ci, z czym miałem problem? Z dojazdem na White Beach. Czy wybierz, nie ma możliwości, żeby dojechać tylko od strony wody. Trzeba stateczkiem. Czyli te parasolki, to wszystko, żeby tam dotrzeć, tylko statkiem? Tylko statkiem. Tam nie ma parasolek, to jest plaża niezorganizowana. Tak? Tam nie ma ani leżaka, niczego. To jest malutka taka jakby zatoka. Wysoka góra przy tej plaży. Nie ma zejścia od strony lądu, tylko od strony wody. Jest jedyne miejsce, gdzie można się na nią dostać, to należy się dostać od latarni na czarną plażę, bo tam jest zaraz przy latarni czarna prosto, plaża. Prosto czy skręcamy? Właśnie nie pamiętam. Prosto, dobra, prosto. Sorry. Przy czarnej plaży i tak jakby z tej czarnej plaży, jak już się jest na tej czarnej plaży, to będzie jaskinia. Tą jaskinią można przepłynąć na białą plażę. Przepłynąć, nie przejść, tylko przepłynąć. Przepłynąć. Ewentualnie wjechać tam jest taki zjazd boczny i pożyczyć kajak, bo tam widzę, że jest wypuszczalnia kajaków. Tam taka polną drogą się to się jedzie. Nazywa Mesa Pigadia i właśnie z tej miejscowości Mesa Pigadia jest ta jaskinia. Ja myślałem, że ogólnie jest jakieś przejście, że można przejść jakimiś schodami, jaskinią, czymkolwiek. Nie. Moja żona była zawiedziona, bo długo się tam jedzie, nie? I na końcu się okazało, że i tak nic nie zobaczymy. Ale w pięknym miejscu mieszkasz. Podoba mi się. Troszeczkę ta wyspa jest za mała. Nie jest za mała. Gdzie tam? Nie? Nie, ja co roku znajduję coś nowego, także... Bo w tym roku odkryłam serce na Santorini, w Megalochori. Słyszałam o nim. Nigdy nie byłam tam w tym roku. Miałam okazję. Pojechaliśmy, mówię, nie, mówię, musimy jechać, muszę zobaczyć. Turyści przychodzą i mi mówią, ja tego nie widziałam. Także muszę tam być. Także co roku jest coś nowego, znajduje się tutaj. Mimo, że 17 lat tu mieszkasz. Tak, w tym roku znaleźliśmy tutaj też taką fajną plażę na Monolitos, tylko jedzie się jeszcze do góry, właśnie teraz jak jechaliśmy. Jest przepiękna, malutka plaża, jedna restauracja, cicho, spokój, przepiękny widok, nie? No właśnie. Czyli są tutaj plaże, takie dzikie, można powiedzieć. Gdzie nie ma za dużo turystów. Tak, ta strona właśnie, jak jechaliśmy. No bo powiem Tobie, że jak powiedziałem znajomym, że przyjeżdżam na Santorini, jadę na Santorini, to powiedzieli, o Sławek, tam jest turystów, depczą sobie po piętach. Nie, nieprawda. To jest
błędne i to jest naprawdę nieprawdą. Ale tak, no ja pełno potwierdzam. Ludzi jest na pewno, dużo turystów jest na pewno w Oja. To okej, okay, w porządku. Przy zachodzie słońca. Tak, ale jechać do Oja rano jest coś niesamowitego. Jest no. Spokój, cisza. No, gdzieś tam. Magda, bardzo dziękuję Ci za czas. Ja dziękuję. Dziękuję, że poświęciłaś i znalazłaś chwilę wolną. Wiem, że jesteś zapracowana, bo jest środek sezonu. Dziękuję. To co, zapraszamy na Santorini. Zapraszamy serdecznie. Jeżeli chcecie odwiedzić Magdę, pomoże Wam w języku polskim, więc tu żadnych barier. Latają to tanie linie lotnicze, więc zapraszamy. Zapraszamy jak najbardziej. Dziękuję Ci. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.